mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Obce osoby mówią wprost, to nie mądre, co robię bezsensownie i rozmieniam się na drobne wodę. Piszę pudłe teksty jak modern drogi, miał być nowoczesny rap, a wyszedł mi modern drogi. Co jest ortodoksji? Znowu słyszę te pretensje, przyjebałem się do wersów, jakby nie były koszerne. Mam poczucie humoru, mój rap to stand-up, o co robię to tak, wasz robisz ten gag, kabaretu oto, aha. Zaczęło robić się gorąco, jakby coś, jestem doktor, że jest sprawę na bieżąco. Co? Kto? Żyd toster! Co? Kto? Przyznawałeś w wywiadach, że do stworzenia krążka włożyłeś bardzo dużo energii. Czy teraz, właściwie już jakiś czas po premierze, na chłodno, jesteś w stanie ocenić, co mógłbyś włożyć jej więcej? W warstwę tekstową mógłbym włożyć więcej niż włożyłem wcześniej, ponieważ uważam, że poruszyłem zbyt wiele takich sztampowych tematów i można mnie za to ściąć, ale z drugiej strony to był taki okres w moim życiu, że te takie sztampowe tematy typu dorastanie, typu czas na ogarnianie się, czas na jakieś tam głębsze przemyślenia i głębsze rozkminy niż napierdolenie się i wytrzeźwienie, zaczęły mnie nachodzić zdecydowanie częściej, więc być może ta sztampa tematowa skupiła się na moich, wiesz, przeżyciach własnych i to głównie dlatego tematyka płyty wygląda w taki sposób. Na pewno następna płyta będzie zdecydowanie bardziej patentowa, będzie zdecydowanie więcej kawałków w stylu infolinia, takich mniej moralizatorskich, bardziej kawałków na patencie i z przemyślaną jakąś tam koncepcją na kawałek, nie? Nie chcę nikogo uczyć, nie chcę nikogo moralizować, chcę po prostu stworzyć fajny koncept numeru i następna płyta będzie utrzymana w takim klimacie bardziej. Infolinia to jest taki tematyczny kawałek, mocno specyficzny i opiera się na komedii pomyłek. Witam serdecznie, nazywam się tak szybko, że nie strajcie, od swój klienta firmy, do której nadawałem spana. Bo pani ma obowiązek, był przejść tak, że rozmowa będzie nagrywana przez którego z nas. Za nami trzeci teledysk i powiedz mi, ukazał się 11 lutego, czy mógłbyś mi powiedzieć coś o jego realizacji, o koncepcji na ten klip i jak twoje wrażenia po premierze? Koncept na ten klip zmieniał się wielokrotnie. Na początku planowaliśmy to zrobić to bardziej w klimacie GTA San Andreas, że miał być podzielony ekran, miała być mapka i PRZ miał iść nawijać i robić tam różne poszczególne rzeczy w tym klipie i na odwrót, ale to nie wypaliło z przyczyn czysto technicznych, bo wiadomo, Przemek jest zdecydowanie dalej ode mnie i nie było czasu ani możliwości, żeby to dograć. Jego ujęcia dograliśmy, kiedy był tutaj na koncercie jakiś czas temu w Sfinksie graliśmy i właśnie ze Sfinksa też są ujęcia do tego klipu. No i co? Jestem zadowolony. To mnie najbardziej zaciekawiło w tym klipie to kamienne miny ludzi, jak przechodzisz przez perony. A jak byś zareagowała? Siedzisz sobie spokojnie o godzinie tam 16, wracasz z pracy po 8 godzinach, jesteś zjebana, myślisz o tym, że mąż ci zrobi obiad w domu, wrócisz, zjesz sobie obiad, założysz kapcie, a tu wpadła ekipa 7 osób, jeden ciągnie operatora kamery, żeby ten się nie wypierdolił, bo gdzieś tam z tyłu te drzwi się zamykające za chwilę. Siedzi sobie pan, za nim idzie trzech gości, którzy machają rękami i krzyczą na cały głos weskając. Wiesz, o co chodzi? A ludzie... A powiedz mi, jak tam progres pracy nad nowym krążkiem? Na razie jest znikomy, ponieważ osiadłem trochę na laurach i przyznam się to z czystą świadomością i z pełną odpowiedzialnością. Chcieliśmy już zamknąć tę sagę 5 miejsc po przecinku, odciąć się od tego, zrobić te klipy. Równie dobrze moglibyśmy wziąć pieniądze i przeznaczyć ją na klipy promujące już poprzednią, na następną płytę, nad którą już zaczynam powoli pracować, ale no już wolałem zamknąć ten jeden rozdział, zainwestować w jakoś w to, co jakoś udało się osiągnąć i tyle. Progres. Pewien etap został zamknięty, teraz zaczynam już powoli przekminiać pewne rzeczy. Na pewno w pierwszej kolejności ukaże się epka oparta na soundtracku i motywach z Quentina Tarantino, z filmów Quentina Tarantino. Świetna zajawka, skąd ci takie coś przyszło do głowy? Jestem wielkim fanem generalnie Quentina Tarantino. Obejrzyjcie sobie Django, polecam. I like the way you die, boy. I plan jest taki, aby 6 producentów zrobiło 6 podkładów, opierając się na soundtrackach z poszczególnych filmów. Ja będę wcielał się w lektora, no i co, i dużo katów z filmów będzie, dużo przerywników z filmów, kawałki będą nieszablonowe, nie będą to same 16 refreny. No teraz już skończyłem tekst do kawałka 4 pokoje,
Quentina Tarantino i był taki film, gdzie akcja toczy się w czterech pokojach, są cztery różne historie i one się będą łączyć na podstawie, za pomocą boja hotelowego, który odwiedza wszystkie te cztery pokoje i w każdym z nich odbywa swoją własną przygodę. A jak to jest z dogrywkami? Ty się starasz wczuć w klimat gospodarza, czy raczej przemycić coś od siebie? Nie lubię, jeżeli ktoś chce mi narzucić za wszelką cenę to, w jaki sposób ja mam rozkminić ten temat. Tak podobnie było w kawałku Jeszcze raz. Docelowo każda z tych zwrotek, czy Raka, czy Disseta, czy Hucza, miała opierać się na tym, że nawijamy swoją historię życia w odwrotny sposób do tego, jak to miało miejsce w rzeczywistości. A tak naprawdę każdy ugryzł to nieco inaczej i wyszło to bardzo fajnie. Więc dlatego ja z drugiej strony nie chciałbym komuś zamykać klapek, zamykać jakichś tam szablonów czy zastawek na to, żeby ukierunkowało się w jednym kierunku, ponieważ to urozmaica track. Porównania do innych raperów to drażniące? Słyszałem porównania do VNM-a, do Pyskatego, ktoś tam do Ciecha nawet porównał i do paru innych... Tak, ale to, widzisz, i to jest stricte z powodu infolinii, tak? Ponieważ no, ja mam wokal kompletnie niepodobny do Łony, składam też zupełnie inaczej do Łony, a ludzie sobie to skojarzyli właśnie poprzez zabawę słowem i podziałem na rolę w kawałku, tak? Ze zmianą głosu. I wiesz, dla nich wykorzystany patent w taki sposób jest jednoznaczny z analogią jakąś do innego rapera, co z mojej perspektywy jest kompletnie, wiem, abstrakcyjne. Chociaż z drugiej strony nie ukrywam, że jaram się Łoną, bo moim zdaniem jest to jeden z najlepszych raperów w Polsce, obok Mesa i... No i nie będę wymieniał reszty. Ja jestem przekonana, że miałeś 1000 pytań na temat twojej ksywy, ale chciałabym cię zapytać, czy ty nie bałeś się jakichś takich złych skojarzeń? Żyd wyszło od nazwiska, mam nazwisko Judycki. Wiadomo, że to łatwo skojarzy sobie Juda, Judę, Żydy i tak dalej, tak? Nie mam nic do Żydów, absolutnie nie jestem antysemitą, pamiętajcie o tym. Ksywka w połączeniu pierwszy z drugim członem może brzmieć trochę kuriozalnie albo śmiesznie, ale tak wyszło, tak? Na początku byłem Żyd, Toster wyszło przy okazji jakichś freestyle'owych opcji. No i tak zostało. Jeżeli ktoś już sprawdzi i zainteresuje się, to będzie takie, o kurwa. No i wierzę, że taki efekt ona osiągnie. Jeżeli tak będzie, to będę bardzo szczęśliwy. Gdzie w najbliższym czasie możemy cię usłyszeć? Chodzi o koncerty, tak? Z tym nie jest tak dobrze, jak mogło być. Zapraszacie nas na koncerty, nie bierzemy dużo hajsu i gramy bardzo fajnie. Jeżeli publiczność dopisuje, to gramy jeszcze lepiej. Sprawdźcie sobie 5 miejsc po przecinku i pamiętajcie, że dobry rap broni się sam i prędzej czy później usłyszycie o nas, dobrych artystach. Trzymajcie się. Czułko.